Właśnie rozpoczęły się ferie zimowe w kilku wybranych województwach w Polsce. Jest to bardzo dobry czas tak naprawdę na spędzenie aktywnie tych 2 tygodni, zarówno dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak i dla całych rodzin. Jeżeli chodzi o wybór, to Polacy bardzo chętnie jeżdżą w góry, a już najchętniej na Podhale, gdzie można powiedzieć, że mamy najbardziej zapewnioną ilość śniegu, zarówno tego naturalnego, jak i tego sztucznego. Polacy, wybierając miejsce wypoczynku zimowego, kierują się właśnie przede wszystkim cenami noclegów, jak również tym, czy będzie śnieg. Kierując się wyborem miejsca naszego zimowego wypoczynku, Polacy najczęściej rozpoczynają swoje poszukiwania od internetu. Tam chętnie sięgają do wyszukiwarek lokalnych, takich jak na przykład panoramafilm.pl, gdzie mogą znaleźć dobry pensjonat czy dobry ośrodek wypoczynkowy, dobrą bazę noclegową, jak również inne atrakcje na miejscu, jak na przykład kryte baseny. Jak również korzystają z bezpłatnych map cyfrowych, na których mogą bezpośrednio śledzić stopień naśnieżenia stoków narciarskich. W Polsce coraz więcej ośrodków narciarskich inwestuje w nowoczesną infrastrukturę, co również jest bardzo ważne podczas wyboru miejsca wypoczynku zimowego. W ciągu ostatnich kilku lat powstało ponad 30 nowych kolei linowych, a w tym sezonie zostanie oddanych do użytku 6 nowych ośrodków narciarskich. Jeżeli chodzi o koszty, to ceny noclegów, ceny w zasadzie osobodoby, zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Można powiedzieć, że już od 40 zł możemy znaleźć nocleg w ośrodkach górskich w Polsce.